powinien zacząć przekonać do Wii U i pokazać, że jednak drugie ekrany na tym scenarium to jest ciekawe rozwiązanie. Tak to się steruje na ekranie typowym i patrzę się na tego wizerunek, który ma zastanawiać podstawę tego, co się dzieje. Jednocześnie bardzo fajna sprawa kooperacja, gdzie te postacie ze sobą nie są kontaktować teraz, bo osoba trzymająca kontroler z dotykowym kanałem kontroluje tak naprawdę otoczenie, przesuwa jakieś bloki. Trochę to przypomina i to Big Planet 2 na PS3 i DLC-k z Nubem, który też ma podobne zagranie. Także nie jest to model co bardzo oddzielnego, ale urodzajca i tak rewelacyjną grę, która to samo jak Halo Legends, cała Halo Origins. Jest kolorowa, piękna, płynna, zabawna, a do tego teraz jeszcze bardziej interaktywna. I naprawdę aż przykro, że nie zapoznawa się w tej na razie, nie wiem, jestem na żadną inną konsolę, próbowałem tam podpisywać trochę ludzi z Ubisoftu, że może jedna, gdzie może na Xboxa, na PS3 będzie wersja, mówili, że niczego nie wykluczają, ale tylko nie dają im teraz takie możliwości właśnie w tym celu. Nie wiem, czy nie mówili o PS2 i o PS3, które dają podstawowe możliwości, albo o Microsoft, o Xbox Smart Glass i Xbox, które dają takie same możliwości. No, ale mam nadzieję, że to czasowy jest kryzys, a jeżeli nie, no to chyba będzie trzeba kupić kolejną konsolę, bo jest to z lepszej produkcji i naprawdę dzisiaj się wziąć świetnie bawiłem. Zombie, czyli kolejna gra o zombie, jednocześnie pierwsza, która wprowadza jakieś powiem szczerości. Wszystko dzięki znowu kontrolerowi Nintendo, który pozwala na urozmaicenie rozgrywki. Można, nie wiem, co można, nie zależy, co robić za pomocą tego dotykowego ekranu. Na przykład wygrzebać w swoim plecaku, wyjmować broń, jest tam oczywiście mapa, radar, takie odkopane rzeczy. Kontroler ten dostaje funkcję takiego PDA, które mamy w grze, które wygląda bardzo podobnie do pada Nintendo w grze na ekranie, co tak zwiększa emocje, można by powiedzieć. Ale to jest fajne, bo jest sterowane, to po prostu naprawdę solidna produkcja. Nie wiem, jak wyznaczałem całe standardy i ulokował tak, trochę nie wiem, niż do Thailand, można powiedzieć oka. Ale to jest fajna, mroczna, brutalna, wydaje się dosyć trudna też. No, to ciekawe, co z tego wyjdzie, bo Ubisoft generalnie ciszy w temacie Wii U i ostro się krytykuje na start sprzętu. I to może być jedna z tych nielicznych gier, która naprawdę wykorzysta potencjał konsoli Nintendo i pokaże, że te dwa ekrany są w pełni uzasadnione.